Ja myślę, że no, jesteśmy świadkami tego, co jest standardem w przypadku Rosji, czyli przede wszystkim granie najświętszych uczestników II wojny światowej po ich stronie. I to nie powinno w ogóle dziwić, myślę. Myślę, że tak jak tutaj siedzimy przy tym stole, jesteśmy wszyscy przeciwnikami wszelkich ciągutek imperialistycznych Rosji. Więc to też powinno chyba wybrzmieć jednoznacznie ze wszystkich stron sceny politycznej, bez żadnej dyskusji. Niekoniecznie jest to miejsce, żeby w tym momencie krytykować dyplomację Polski, ponieważ dyplomacja, no oczywiście możemy mieć pewne pretensje do niektórych działań, no ale jednak tutaj myślę, że potrzeba przytomnego nastawienia, przytomnej reakcji do tego, co się dzieje. Wspomniała pani tutaj o wsparciu ze strony organizacji żydowskich. Myślę, że za chwilkę zacznie się poważna dyskusja w Polsce, której jeszcze cały czas nie ma, na temat ustawy 447, która cały czas jeszcze jest jakąś tajemnicą albo czymś, co nie istnieje w przestrzeni publicznej. Jedyną organizacją, która podnosi ten problem, jest Konfederacja, która w tym momencie już zbiera podpisy wśród obywateli, żeby właśnie ten problem zaczął być rozwiązywany. Więc to są wszelkie takie ruchy, które idą w tym kierunku. No, widzimy to, co się dzieje. Będziemy wspierać tutaj rząd we wszelkich działaniach, które mają tak naprawdę na celu utrzymać dobre imię Polski, a prawda historyczna, tak jak tutaj wspomniał profesor Giżyński, no, prawda historyczna jest jednoznaczna, ona się zawsze wybroni, nie powinniśmy tak naprawdę zbyt ostro reagować, bo uwiarygadniamy te bzdury. Panie redaktorze, bo, miał pan taki wstęp na temat podsumowania tego roku i tam pan wspomniał też o temacie, który mnie najbardziej interesuje, czyli szkolnictwo i to, co się działo w szkołach, ten strajk nauczycieli, który się odbył. Tutaj przy stole siedzi troje przedstawicieli Komisji Edukacji. I mam nadzieję, że na tej Komisji Edukacji będziemy mogli przez te 4 lata poświęcić bardzo dużo na merytoryczną dyskusję o tym, jakie realne zmiany mają zajść w szkolnictwie. Wtedy, gdy był ten strajk, był piękny moment na to, żeby gigantyczne zmiany dokonać. Ponieważ wtedy, kiedy nauczyciele strajkowali, wtedy, kiedy dzieci siedziały w domach, był moment, żeby rozpocząć dyskusję o likwidacji karty nauczyciela, o wprowadzeniu bonu oświatowego, o uspółkowieniu szkół, o urynkowieniu tego, o likwidacji obowiązkowych programów nauczania. Było mnóstwo tematów, które można było podjąć, których nie podjął minister edukacji ówczesny i obecny już też. I ja się pytałem go wtedy, kiedy zaczniemy dyskusję o bonie oświatowym, to on mi powiedział, no przecież bon oświatowy jest, to się nazywa subwencja oświatowa. No jeżeli on tak bardzo myli pojęcia, jeżeli minister edukacji tak bardzo myli pojęcia i tak bardzo nie rozumie, o czym mówimy, no to niestety mamy problem, bo musimy otwierać oczy i dyskutować. Ja jedną rzecz chciałem bardzo ważną powiedzieć. Proszę państwa, każdy uczeń w każdej szkole musi realizować program. Wiecie państwo, co się stało pod koniec roku szkolnego? Po tym strajku nauczycieli, który trwał, a po strajku zaraz, już właściwie był tryb wakacyjny w szkołach, nauczyciele wszędzie, we wszystkich dziennikach muszą pod koniec roku szkolnego, po wystawieniu ocen, na koniec, napisać program zrealizowano. W jaki sposób został zrealizowany program w szkołach, które przez miesiąc nie miały lekcji, a potem wlazły jeszcze w tryb wakacyjny? Okazuje się, że to jest całkowita fikcja. Jedynym środowiskiem, które mówi o tym, że obowiązkowe programy są fikcją, jesteśmy my. I ja mam nadzieję, że będzie na ten czas na dyskusję o tym. Bardzo się cieszę z tego, że jest ta Komisja Edukacji w składzie, mam nadzieję, otwartych umysłów, ponieważ liczę na to, że przez te 4 lata będziemy mogli, ja wiem, że nie zmienimy bardzo świata i nie wprowadzimy prywatyzacji szkolnictwa i pewnie bon oświatowy też będzie bardzo dużą blokadą, ale mam nadzieję, że dojdziemy do tego, żeby odrobinę usprawnić i życie szkoły, ponieważ to, co się teraz dzieje, ten strajk, który był, tak naprawdę to niczego nie zaprowadził. Rozwiązaniem na strajk jest zawsze, damy wam po prostu trochę podwyżki. Żeby to jest złe rozwiązanie. Ale pieniędzy samorządów. Tak, żeby trochę samorządów, więc już w ogóle my nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Chodzi mi o to, żeby każdego strajku nauczycieli, każdego problemu, który jest w szkolnictwie, nie przysypywać paroma procentami podwyżki, tylko żeby rzeczywiście dojść do realnych zmian w szkolnictwie. Ogromnych zmian. Takich zmian, o których my mówimy od samego początku. Artur Dziambor. No, ale o tym wiem. Nie, ja jeszcze, znaczy, to wszystko piękne jest, to ten wiek emerytalny przywrócony i tak dalej. Cudownie, tylko później wychodzi pani prezes ZUS-u i mówi o tym, że za 25-30 lat zastępowalność emerytur będzie na poziomie 20 paru procent. Więc tak naprawdę przeraża Polaków. Dostajemy wszyscy powyżej 35 roku życia takie laurki od ZUS-u co roku z proponowaną emeryturą, jaka będzie. I ja po prawie 15 latach prowadzenia działalności okazało się, że będę dostawał 703 zł emerytury prognozowanej. Tak? Pani ministrze uważa to za sukces. Więc tak naprawdę to nie jest wina tego rządu, to jest wina wszystkich.
szybkich rządów, które były, które po prostu nie rozwiązują pewnych najważniejszych problemów, tylko odkładają je na później. Zobaczymy, co będzie, jak może nas już nie będzie i nie będzie to nasz kłopot. Konfederacja, wolność i niepodległość.